Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Świąteczne gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponieważ nie są to żadne święta zimowe, ani święta narodzin wielkiego renifera, ani wielkiego bałwana, tylko święta Bożego Narodzenia, to teraz porozmawiam z Agnieszką Bugałą, autorką tej książki, którą tutaj mam przy sobie, Sekret Świętości, biografia służebnicy Bożej siostry Leonii Nastał. Czy my się widzimy i słyszymy? Tak, chyba widzimy i się słyszymy. Tak, widzimy się i słyszymy, a porozmawiamy o siostrze, dlatego że no, to była polska zakonnica przez niewiele osób, być może teraz pamiętana, ale pani książka na pewno tę postać przybliży, która prowadziła mistyczne rozmowy z Panem Jezusem, spisała te rozmowy w formie dzienników, posiadają one imprimatur Kościoła katolickiego. No i uwaga, podczas tych mistycznych spotkań z Chrystusem pokazał on jej właśnie swoje narodzenie. Dlatego tutaj zaczęłam od tego, że są to święta Bożego Narodzenia. Jak to było, proszę powiedzieć, pani Agnieszko, i co siostra zapisała? Rzeczywiście siostra otrzymała taki niezwykły prezent od Pana Jezusa, że należy do chyba jednej z najważniejszych w XX wieku polskich mistyczek obok siostry Faustyny, rzecz jasna, przez 6 lat, bo od maja 1934 roku, to była dokładnie niedziela zesłania Ducha Świętego, aż niemalże do śmierci, czyli przez 6 lat rozmawiała z Panem Jezusem codziennie. I różne były etapy tych rozmów, różne były formy tych rozmów, ale dwukrotnie w ciągu tego czasu zdarzyło się tak, i w 1937 roku, to była druga oktawa Bożego Narodzenia, styczeń, i rok później, dokładnie w uroczystość Bożego Narodzenia, Pan Jezus zdecydował się zaprosić siostrę Leonię w mistycznym widzeniu do Betlejem. I co ona tam zobaczyła? Zobaczyła scenę, która jakby wstrząsnęła nią, poruszyła do głębi, wywołała lawinę łez, to oczywiście wszystko się wydarzyło, wielkie wzruszenie. Zobaczyła Maryję, zobaczyła świętego Józefa w pierwszej wizji śpiącego, trochę tak jak lubi go papież Franciszek przedstawiać, zresztą jest nawet taka figurka, gdzie święty Józef śpi snem smacznym, za drugim razem rozmawiającego z Maryją, ale ciągle obydwoje zapatrzeni w maleńkiego Jezusa. W pierwszej scenie Pan Jezus leży na krawędzi sukni Maryi, otulony pieluchami, w drugiej jest rzeczywiście złożony w żłobie, w tym korycie, z którego jadły zwierzęta. Siostra Leonia podkreśla w tej wizji, że stajenka była przepięknie zamieciona, czyściutka w miarę możliwości w tych warunkach, w których się znajdowali. No i tak, rzeczywiście, wielka adoracja i opiekuna, i świętego Józefa, i matki Maryi, adoracja Jezusa Wszechmocnego, którego mogli trzymać w ramionach. Samego emocje? Momentu... Mhm. Tak, tak, proszę mówić, proszę. Narodzenia siostra Leonia nie widziała, natomiast w tej pierwszej wizji podkreślała później, pisząc, że emanowała w stajence niezwykła jasność i ona również wychodziła z Matki Bożej. I siostra Leonia odczytała to jako tę niezwykłą więź dwojga, czyli jasność wyszła z niej, on wyszedł z niej. Tak zresztą to zanotowała. W drugiej scenie, co ważne, żebyśmy też nie poruszali się, bo dużo bardzo komentarzy przez lata do sytuacji stajenkowej mamy, czytamy i słyszymy, żebyśmy się nie poruszali w obrębie mitów. Siostra Leonia widziała grupę pastuszków, którzy przyszli oddać pokłon Panu Jezusowi. Rozmawiali głównie ze świętym Józefem, z Maryją mniej. Maria raczej milczała i z jakimś niezwykłej urody uśmiechem podawała maleńkie dziecię do ucałowania i w tej wizji drugiej jest to tak opowiedziane, że pastuszkowie są tak poruszeni, że nie mają odwagi oczu podnieść do góry i całują najpierw klepisko tej stajenki, a później dopiero stopy Pana Jezusa. A czy siostra Leonia czuła emocje Maryi i czy czuła emocje Pana Jezusa, na przykład związane z tym, że nie było miejsca dla Niego poza stajenką? Taka informacja w tych widzeniach się nie pojawia,
Natomiast w komentarzu Pana Jezusa do tej sytuacji, która wiadomo po ustaniu mistycznego widzenia również się odbyła, Pan Jezus jej tłumaczy, że dokładnie wtedy, w tym momencie, kiedy ona tam była, przez jego umysł, przez jego serce przesuwały się te wszystkie obrazy, które miały dopiero nastąpić, i podkreśla, że dziecię Jezus w kołysce, mimo swojego pięknego dziecięcego uśmiechu, ludzkiego, cudownego malucha, cierpi z powodu świadomości tego, kim jest i co je czeka, co go czeka jako wcielonego Boga w przyszłości. Zapowiada tutaj i Kalwarię, i śmierć. Co ważne, jest też taka scena, kolejna z widzeń siostry Leonii, gdzie widzi Pana Jezusa w żłóbku, ale całego pokrytego ranami. To bardzo zbieżne z wizjami, których też doświadczał ojciec Pio. Podkreślał zresztą to wielokrotnie. A czy coś wiemy, czy coś siostra Leonia pisała o emocjach, które towarzyszyły Maryi czy Józefowi? W pierwszej scenie Józef śpi, więc jakby nie wiemy, pewnie odpoczywa, więc jakby tu czuje się bezpieczny, tak możemy odczytać te emocje. Bezpośredniego komentarza siostry do emocji rodziców nie ma, natomiast jest i w jednej, i w drugiej wizji informacja, taka towarzyszy, że Maryja jest zachwycona swoim macierzyństwem. Zresztą w tej pierwszej wizji to wyznaje, opowiada o tym swoim macierzyństwie, o czymś nieprawdopodobnym, czego doświadcza, i od razu, mimo że jesteśmy jeszcze przed sceną spod krzyża, kiedy Pan Jezus przekazuje Jana matce i odwrotnie, i przekazuje w ten sposób nas matce, już wtedy Maryja podkreśla, zapraszając siostrę Leonię, żeby ucałowała stopy Pana Jezusa, że przecież ty jesteś też przez niego moim dzieckiem. A dlaczego, proszę powiedzieć, akurat padło na siostrę Leonię? Czy wiemy? To bardzo trudne pytanie. Chyba wiemy, chociaż siostra Leonia bardzo unikała naprowadzenia nas na tę myśl, ale unikała nie dlatego, że sama nie wiedziała, tylko dlatego, że była nieprawdopodobnie skromną zakonnicą, skromną dziewczyną. I wydaje się, odczytując te wszystkie tropy, które przez cały dziennik, przez te kilka zeszytów się przewijają, wydaje się, że chodziło o to, że wreszcie Pan Jezus trafił na duszę, trafił na dziewczynę, która kochała go tak żarliwą miłością, że zdecydował się pokazać jej ten okres swojego niemowlęctwa, który czego wymaga? Zaufania do ludzi, którym powierzamy dziecko. To dlatego Józef i Maryja to nie są przypadkowe osoby. Zresztą same o tym wiemy. Ja jestem mamą trójki dzieci. Ta chwila, kiedy dostaje się po raz pierwszy swoje narodzone dziecko w ramiona, jest tak wyjątkowa, że nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli podarować tego malucha chociaż na chwilę przypadkowo spotkanej osobie. To jest decyzja, która się w głowie nie mieści. Nawet kiedy przekazujemy lekarzowi w szpitalu czy pani położnej, to serce kołacze, bo wiadomo, to jest już część nas. I tutaj odbywa się, ja tak odczytuję, całe to objawienie, podobny proces. Po pierwsze, Pan Bóg wybiera, by móc się wcielić i przyjść w ludzkim ciele na świat, ludzi, którym będzie mógł zaufać, dając siebie jako dziecko. I drugi krok, to o co pyta pani redaktor teraz, dlaczego objawia tak późno, dlaczego siostrze Leonii? Myślę, że dlatego, że właśnie w niej widzi kogoś, w czyje ramiona, w czyje serce może złożyć siebie w takiej bezbronnej postaci, jaką jest bezzębny maluch w Betlejem owinięty w pieluchy. Cały ten program wizji, jeżeli to tak można powiedzieć, siostry Leonii, został nazwany mianem niemowlęctwa duchowego. O co właściwie chodzi w całym tym niemowlęctwie duchowym? Pan Jezus prosił siostrę Leonię, by niosła ten przekaz w świat. O co w całym tym przekazie chodzi? Rzeczywiście, Pan Jezus powielokroć wskazuje w ciągu tych 6 lat ich rozmów, że niemowlęctwo duchowe jest najkrótszą drogą do świętości. I po raz pierwszy w historii, bo ja czytałam wiele dzienników wielu świętych, Pan Jezus w tak jasny sposób nawiązuje do innej świętej, którą zresztą siostra Leonia, którą zresztą bardzo lubiła, do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
I porównuje te dwie drogi. Drogę dziecięctwa, którą odkryła i którą szła i zostawiła nam w kościele święta Teresa z Lizie. I mówi jej wręcz, no dobrze, a teraz ty będziesz musiała zejść trochę niżej. Cofnąć się jeszcze bardziej z tego dziecięctwa do niemowlęctwa, bo to jest ta pewna droga. O co w tym chodzi? Znowu wróciłabym do tego obrazu brania malucha w swoje ramiona, niedługo co urodzonego dziecka, niemowlaka. Kilka rzeczy tu jest ważnych w tej ludzkiej sytuacji, w tym ludzkim obrazie. Jednym z najważniejszych jest zaufanie. I w drodze niemowlęctwa duchowego, jeżeli przeskakujemy teraz już na ten poziom duchowy i na to wskazanie i orędzie i objawienie, które siostra Leonia nam niesie od Pana Jezusa, chodzi generalnie o to, byśmy odkryli, zobaczyli, potraktowali, uznali w Bogu kogoś, komu możemy całkowicie zaufać, tak jak się ufa rodzicowi, dając mu niemowlę w jego ręce. Tu nie ma kalkulacji, tu nie ma obliczania, zastanawiania się, ryzyka. Nie ma żadnego ryzyka. Więc w momencie, co się dzieje w momencie, kiedy się oddajemy cali? Jesteśmy zaopiekowani, to oczywiście tak, ale jesteśmy też zaniesieni do celu. I dlatego to jest wskazywane, niemowlęctwo duchowe objawiane siostrze, jako najkrótsza droga do świętości. Bo Pan Jezus chce, żebyśmy wszyscy byli święci, żebyśmy mogli po śmierci rzeczywiście być z Nim na wieki. I czasami wyobrażamy sobie, że dochodzenie do świętości to jest taki proces trochę jak w sporcie, że my sobie musimy plan treningowy rozpisać i teraz mozolnie pokonywać te wszystkie etapy i tak ćwiczyć duszę, jak ćwiczymy ciało, żeby ono się poddało pewnym technikom i pewnemu kierunkowi rozwoju. A Pan Jezus mówi przez siostrę Leonię, stop, to może zadziała, oczywiście czasami zadziała, tylko po co się tak męczyć? Jeżeli pozwalasz się mi wziąć jako maluch, chcesz być w moich ramionach, to ja cię tam po prostu zaniosę. Ponieważ wtedy jesteś bezpieczny, niezmęczony, nakarmiony, przewinięty. Oczywiście tu się zaraz zapala lampka. Tu nie chodzi o to, żebyśmy, zresztą on też o tym pięknie mówi, jak niemowlę ludzkie niczego nie robili, ale chodzi o to, żebyśmy w sercu podjęli decyzję o tym, że on jednak jest to trochę w stanie załatwić za nas. Nie nasz wzrost, ale to przylgnięcie, to bezpieczeństwo. I co jeszcze ważne, pewnie długo rozwijam ten wątek, ale mnie on w trakcie pracy nad dokumentacją do książki wydał się bardzo ważny. I wydaje mi się, że o ile rozumiemy, że każdy ze świętych przychodzi do nas z jakąś misją, z jakimś orędziem na dany czas, to siostra Leonia ze swoim orędziem przychodzi dzisiaj, tak naprawdę Pan Bóg przez nią, do tych wszystkich ludzi, którzy z jakiegoś powodu stracili zaufanie do Kościoła, a przez to do Pana Boga i odwrotnie, bo te rzeczy są bardzo ściśle czasem w życiorysach ze sobą połączone. Jesteśmy zranieni czymś w Kościele albo przez kogoś w Kościele i to nam odcina bądź blokuje drogę do Pana Boga. To jest naturalne, ale to jest uleczalne, naprawialne pod warunkiem, że rzeczywiście zechcemy podjąć takie ryzyko, jakie On podjął schodząc do nas, że się odwrócimy w Jego stronę. Bo co się wtedy wydarzy? Jak się trzyma niemowlę ludzkie w ramionach, to przede wszystkim się nim zachwycamy. Więc Pan Bóg nas, biorąc w swoje ramiona, też się nami zachwyca. Czyli dzieje się to, czego najbardziej łakniemy, żebyśmy się poczuli kochani. Dziękujemy serdecznie przy okazji tych wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, pani Agnieszka Bugała. No, wspaniale nam tutaj powiedziała o tym niemowlęctwie duchowym. Dziękuję za tę rozmowę. Sekret świętości siostry Leonii Nastał. Bardzo serdecznie polecam tę książkę. Moim i państwa gościem była Agnieszka Bugała. Błogosławionych świąt dla pani i dla państwa. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.